czyli że niech Państwo sobie sami zobaczą, co właściwie tutaj dzieje się pod Oszą, proszę Państwa. Ale nie wola park, tylko na Żeraniu, tu jest Żerań. I tutaj wciąż jest ta katolicka Warszawa, bo ze Świadków Jehowy to nikogo żeśmy nie spotkali. I tylko ci wyznawcy papieża. A oni są tak dowciapni, proszę Państwa, że jak ten dziad, proszę Państwa, co tym pazurem gadzim pstryka, bo przecież musi na Koszykowej 28, proszę Państwa, w tej czytelni internetowej. I się pyta taki chłopak piękny, idzie i mówi, proszę Pani, proszę Pana, czy ten sklep jest jeszcze czynny, Oszą? Ja mówię, no jak to, do 10, do 22 jest czynny. Tak, aby się spytać, no bo o co chodzi, że ten dziad, co tych pazurem puka na Koszykowej 28, katolicki, no bo dzisiaj ani jednego Świadka Jehowy też nie ma, dopiero przyjadą na stadion Legii przy trasie Łazienkowskiej, to nie jest też trasa, bo to jest Okant D, potrzeć. Proszę Państwa, się lubią spytać, tak? Jakby, żeby ktoś posłużył odpowiedzią, rozumiecie Państwo? Taki jest debilizm, szlachectwo im w głowie, damy w głowie i huzary. Czyli po prostu oto są polskie dziady.